Mieszkam w Święcenach. Mieszkam w Krzysiekach. Mieszkam w Parklowej. Mieszkam w Siepetnicy. Mieszkam w Skołyszynie. Skołyszynie mosty takie inne. I lubię bardzo bibliotekę, która ciągle robi fajne rzeczy. Na olimpiady się przyjeżdżało do szkoły, no bo to była gmina, prawda? Samochodem, autobusem. Na piechotkę trzeba było dojść, bez względu na pogodę. Był jeden sklep, taki GS-u, spożywczy sklep. Bo już jest więcej różnych sklepów i innych rzeczy, a tam już jak się idzie dalej, to już są już parę lasów i... Więcej jest lasów. Wiece były wykasione przez krowy, 10-letnie dzieciaki. Już dwie krowy musiały paść. W 1963 drugim włączony został prąd i wieczór rozświetliła się cała wioska pięknie. Radia słuchaliśmy z sąsiadami i biegaliśmy od jednego domu do drugiego, bo w każdym radiu było co innego.